Welcome back. We're here witajcie now z powrotem. For the show, jesteśmy for the tutaj series. Dla szałdu serii iluminacji. Jest to grudzień 2023. Jest radość, by być tu z wami wszystkimi. Mamy tu piękną publiczność i was online z całego świata. Czujemy te małe kropki światła na całym świecie. Więc dziękuję, że jesteście tu z nami. Oraz teraz czas się przygotować. Jeff wprowadza Adamusa. I gdy on to robi, to jest najważniejsze, byśmy zaczęli od tego głębokiego, świadomego oddechu. Jest to czas, kiedy się zatrzymujemy i oddychamy obecnością. Wdychając w tę chwilę teraz, weź ten dobry, głęboki oddech, pozwól energiom płynąć, wczuj się w siebie, otwierając się na najwyższe potencjały nas wszystkich, każdy z nas. Oddychaj. Jestem, który jestem, istnieję. Wdychaj to. Czuj to. Wdychaj swoją duszę do głębi siebie. Weź ten dobry, głęboki oddech. Jesteś tu tak mile widziany, widziana i czuj tę energię. Weź ten dobry, głęboki oddech, gdy idziemy dalej w tym szałdzie. Thank you.
I am that I am. Jestem, który jestem. Adamus. Suwerennej domeny. Weźmy dobry głęboki oddech z tym otwarciem dla tego szałdu. To wszystko już tu jest. Wszystko było tam, cały szałd właściwie w tej muzyce. Możemy się zatrzymać tutaj, resztę dnia sobie imprezować, bawić się. Wiecie, życie właśnie takie jest. Wszystko już tu jest. Wszystko jest już załadowane, zdownloadowane. Chodź tu, Kerry. Tak. Dziękuję tak bardzo. To wygląda przepysznie. Co tam masz dla mnie dzisiaj? Jest to ciasto rumowe zrobione przez Vanessę. Tak. I kawa zrobiona z Joanne i Markusem. Nasza trójka zrobiła tą kawę wspólnie. Jestem pod wielkim wrażeniem. Bardzo mi się to podoba. Sklepia. Dziękuję. Tylko jeden problem. Potrzebuję jeszcze 12 filiżanek kawy. Naprawdę? Tak. Zaprosiłem paru specjalnych gości. Położysz je tu na dywanie. Zaprosiłem dzisiaj kilku wyjątkowych gości. Mamy specjalnie ułożoną listę dzisiaj. Oni też kochają kawę jak ja. Mamy Tobiasza Kutumiego, mamy Sarta, FM, Daxi, Carolina i wielu innych, którzy dołączają dzisiaj do nas. I wiesz, nie chcę być jedynym, który pije kawę, jeśli wiesz, co mam na myśli, to może zrobimy kolejkę strzałów, shotów. Tak, to prawda. Dokładnie. Tam w innym pokoju możesz je polać. Więc co mam zrobić ogólnie? Tak, strzały, shoty. Jestem pewna, że masz trochę likieru Saint-Germaina jeszcze. Tak, proszę pana, mam. 12 strzałów, proszę. 12, dobra. Nadchodzę. Oni to wypiją tam. Będą ze mną w kuchni? Tak, będą. I... będą też myć naczynia w kuchni? Nie myją naczyń. To może Markus pomoże. Dobra, weźmy z tego głęboki oddech z tym otwarciem. Gdy ja piję łyk kawy, Lindo, może chcesz trochę ciasta? Nie, dziękuję. Wszystko jest już załadowane, tu jest, już nie zniosę więcej słodyczy. Esencja wszystkiego, co dzisiaj będziemy robić, a teraz to po prostu wyłonimy to, przejdziemy przez doświadczenia. Jestem pewien, że większość z was czuła coś podczas, gdy była muzyka i te piękne sceny, pokazywane słodkie sceny, to wywołuje coś, może nic innego, tylko... po prostu takie, mówiliśmy o tym na ostatnim szałdzie, takie małe uspokojenie, trochę ciszy, taki czas roku, wiecie, taki czas, by się zrelaksować. To był wielki rok, olbrzymi rok i to wszystko już było tam, załadowało się, więc jak teraz do tego dotrzemy, jak to downloadujemy, czy pobierzemy, doświadczymy tego i jakby zakończymy na końcu. Naprawdę jest to dość głębokie, ponieważ tak jest całe życie. W zasadzie stworzyłeś już, czasami w innych wymiarach, czasami tutaj, ale stworzyłeś całą tą energię, a potem wchodzisz i doświadczasz jej. To wszystko już tu jest. I kilka rzeczy powiem na początku. Dzisiaj będziemy się skupiać na świetle. Mamy pewne wspaniałe dyskusje, które odbyły się w Willi Amio na temat światła, a dziś będziemy mówić o tym więcej. Będę też karcił Szambrę. Do pewnego stopnia, ponieważ czasami naprawdę bardzo sobie to wszystko utrudniacie. Chciałbym, byście pamiętali tą chwilę, jak muzyka była odtwarzana, jak się zrelaksowałeś przez chwilę, wyszedłeś z umysłu, większość z was, i po prostu pozwoliłeś sobie wejść w to, wpaść w to. I to było piękne, łatwe, nie musiałeś nad tym pracować, wszystko się zrobiło dla ciebie, energia służyła tobie, a teraz przez to przejdziemy przez to doświadczenie, jak tam dotarliśmy. Zatem weźmy głęboki oddech w naszym dzisiejszym temacie światła. Światła. Jesteście tu na planecie z kilku dość podstawowych powodów, niezbyt trudne do odgadnięcia. Jesteście tu, by promieniować swoim światłem. I otóż to. Mówiliśmy o tym już wiele razy, ale powtórzę. Jest to najbardziej krytyczny, ważny, zasadniczy punkt, jakiego ta planeta doświadczyła kiedykolwiek we wszystkich waszych wcieleniach. I wiem, że niekoniecznie się budzicie rano, myśląc sobie, to jest naprawdę duże, bo się martwicie innymi rzeczami, ale to jest. Jest olbrzymie. I idzie bardzo, bardzo dobrze. Nie mogłem tego powiedzieć 10 lat temu koniecznie, a nawet parę lat temu, bo było wiele, cóż, wątpliwości co do tego, dokąd rzeczy pójdą, gdzie pójdą, ale jest dość światła na planecie teraz, co w końcu zmieni wszystko. I nie mówię tu tylko o jakimś długim czasie stąd, ale
biorąc pod uwagę Kolder, nie chcę, żebym podawał tutaj liczby wam, ale pozwól mi, Kolder, proszę. Naprawdę zobaczycie to w ciągu następnych 15-20 lat na tej planecie. Będą pewne trudności, by tam dojść, oczywiście, bo ludzie nie lubią zmian. I jest też wiele starych tych brokerów władzy, graczy na planecie, którzy próbują się trzymać tego, ale już nie mogą. Nie mogą rzeczy. Zmienią tę planetę. Samo światło, które wnosicie, zmieni ją w taki sposób, że ci dranie po prostu nie będą w stanie znieść takiej jasności światła. Gdzieś indziej sobie pójdą sami, a ta planeta stanie się planetą miłości, mądrości i światła. I to... Czuję to już. To jest, tak, dziękuję. Wszyscy inni mówią, cholera, przynajmniej ktoś klaszcze. Wreszcie tam dochodzimy. Wiem, niektórzy z was w to wątpią, ale spójrzcie na wiadomości. Ja to robię, my to robimy w Szkarłatnej Radzie. Szacujemy energię planety, mierzymy je stale. I tak, przechodzicie pewne zamieszanie teraz. Są wojny bardzo niefortunne, nierównowagę, niesprawiedliwość. Ale to już dochodzi do tego, co ma. Więc rozpoczynając ten shout, chciałbym poświęcić chwilę, aby zgromadzić wszystkich razem i pozwolić, aby światło promieniowało. Nie jestem wielkim fanem gromadzenia wszystkich razem, że zróbmy globalne, szambrowe, kumbaya, śpiewanie, jakieś grupowe doświadczenie, ponieważ naprawdę jest to bardzo, bardzo osobiste. Bardzo osobiste. Ale myślę, że teraz jest to odpowiedni czas, by to zrobić. Jesteście tu na planecie, by świecić swoim światłem, a jednocześnie cieszyć się życiem. Zamierzam o tym pomówić za chwilę, ale naprawdę nie toleruję już, czy nie mam cierpliwości dla was, którzy się nie cieszą życiem. Mam tego dość, to nie wygląda dobrze na was, to stara gra i będę was wytykał w tym. Nie jest to już konieczne. Popadacie w stare wzorce, które ciągle to przywracają. Nazywam to klątwą szambry i dzisiaj się tym zajmiemy. Czas wyjść poza to, ale zanim zrobimy cokolwiek innego, to włączmy trochę muzyki. Muzyki mirabowej takiej. Weźmy głęboki oddech i zróbmy to, co robicie najlepiej. Czyli pozwólcie, żeby wasze światło świeciło. Weźmy dobry głęboki oddech. Niektórzy z was myślą, cóż, moje światło jest przyćmione. Właściwie nie jest. Albo że moje światło może jest zabrudzone, muszę wyczyścić tą soczewkę reflektora mojego, ale tak nie jest. Widziałem, jak niektórzy z was właściwie powstrzymują pozwolenie, by twoje światło świeciło, ponieważ myślisz, że może wysyłasz toksyny światu, swoje śmieci, ale nie robisz tego. Nie, kiedy po prostu pozwalasz swojemu światłu świecić, to nie wymaga żadnej pracy. To trochę jak pozwalanie. Pozwalanie nie powinno być trudne, ale szambra czasami to utrudnia. Pozwól swojemu światłu promieniować i coś się stanie. Przejdziesz od razu do rdzenia, do swojej esencji. Omijesz wtedy wszystkie śmieci, cały hałas. Bo ty wiesz, że to jest największa służba, jaką możesz dokonać, wyświadczyć. Więc po prostu pozwól, by ono świeciło. I wiem, co dzieje się wielu z was. Pytacie, czy to działa? Tak, działa. Czy możesz po prostu przestać w to wątpić? Posiadaj to. Posiadaj to, że twoje światło świeci. A potem po prostu pozwól, by promieniowało na planetę. Bez żadnej agendy czy planu. Bez bitew. Wiesz, kiedy wchodzisz w taką podstawę, esencję tego, kim jesteś i po prostu pozwalasz, by to świeciło.
To jest tak piękne uczucie, ponieważ robisz to, po co naprawdę przybyłeś tutaj. To bardzo proste. Nie musisz się nad tym zastanawiać mentalnie. To jest to, tutaj. Jeżeli pamiętasz, zanim urodziłeś się w tym życiu, zanim i przygotowywałeś się do powrotu tutaj, byłeś tak chętny, tak podniecony, by tu wrócić. Myślałeś sobie, co będziesz robić, czyli pozwalać swojemu światło świecić. Nie wiedziałeś, jak to wszystko się wydarzy, jak będzie wyglądać, lecz do cholery, będziesz tutaj, by wprowadzić tą świadomość. Wielu z was się ubrało w swoje zbroje, chwyciliście swe miecze, przywdzieliście hełmy, gotowi do bitwy. Po drodze jednak odkryliście, że czas właściwie ten miecz już na emeryturę wysłać. Ja kocham byłego archanioła Michała, ale tak, odłóżmy te miecze, wiecie, już nie są potrzebne. To światło jest tutaj, w nas wszystkich. Jest o wiele bardziej potężne niż miecz. Oto po co tutaj przybyliście, by to robić. Być może spodziewałeś się, że będzie to wymagało dużego wysiłku, że będziesz tu walczyć z ciemnością, ty i twoje światło. Oto nadchodzą demony ciemności i będziemy mieli jedną wielką bitwę, wielką wojnę. Nie. Chodzi o robienie dokładnie tylko tego. Możesz to robić, gdy pijesz filiżankę kawy, jesz sobie trochę rumowego ciasta czy czegokolwiek, może siedzisz sobie w wannie. To jest to. I to zmienia tą planetę. Widzicie, jest takie oczekiwanie, zdaje się, że pojawi się jakiś rodzaj siły, jakieś grzmoty i błyskawice, lub co tam dzisiaj się dzieje, te rozbłyski słoneczne i cała reszta. Ale nie bardzo o to chodzi. Raz na jakiś czas może, ale to jest dość cicha praca. I to jest tak piękne. Tak, na planecie jest wiele zaburzeń, ale gdyby nie to, co wy i inni robią, pozwalając, by wasze światło świeciło, byłoby dużo gorzej. W tej chwili przechodzimy przez jakąś taką fazę ponownego dostosowania, dostrojenia na planecie, gdzie stare wojny dobiegają końca, stare bitwy. Niektóre z nich toczyły się na długo przed powstaniem Ziemi, a teraz w pewnym sensie dobiegają końca. Nie mogą już utrzymać się, gdy jest tak wiele światła. Poczuj swoje światło przez chwilę. Chcę, żebyście poczuli, żebyś poczuła, jak one jest czyste, mimo twoich obaw i tego, co sobie możesz myśleć. Poświęć chwilę, by to poczuć. Oto właśnie to promieniuje na świat. Nie możesz tego zrobić, jeżeli masz agendę, intencję, jeśli wciąż walczysz z jakimiś pobudkami, czy to swoimi, czy tych całej ludzkości, tej planety. To się dzieje teraz. Cóż,
with love. Z miłością. Czy poświęcisz chwilę, by wczuć się w miłość, która jest w Twoim świetle? Jednym z najważniejszych momentów ostatnich czasów z Szambrą to był pobyt w Willi Amio z grupą, która zebrała się tam, by, jak myśleli, nie wiem, pozostać w łasce, czy jaki tam tytuł wymyślili. Kilka dni przed tym wydarzeniem jednak zaczęli odczuwać coś zupełnie odmiennego. Niektórzy właściwie zachorowali, niektórzy czuli się bardzo nieswojo. Trochę byli skonsternowani tym, bo czuli, że nie będziemy mówić o pozostawaniu w łasce, już o tym mówiliśmy, że zaadresujemy miłość. I to zrobiliśmy. I nie w jakichś cukierkowych słowach czy pojęciach, ale w kontekście miłości wewnątrz. I jej zmieniającej się natury, natury miłości na tej planecie. I to w rzeczy samej jest planeta miłości. Tutaj po raz pierwszy została ona doświadczona. Nie gdzieś indziej, nie przez Marsjan, Plejadian czy Arcturian, czy nawet nie przez Archanioły. Nie przez ducha. Została po raz pierwszy doświadczona tutaj. Poprzez ludzi i poprzez was. I oto jesteśmy gotowi na tej planecie na miłość 2.0. Następną jej wersję, iterację. Lecz coś o wiele bardziej głębszego, czystszego. Bardziej realnego niż to, dokąd stara miłość 1.0 dążyła. Gdy więc czujesz się w swoje światło, tę rzecz, którą teraz promieniujesz na planetę, wczuj się w miłość. A gdy to czynisz, może zauważysz, jak to bardzo odmienne niż miłość, jaką mogłaś doświadczyć wcześniej. Tym, co jest odmienne w miłości 2.0, to, że nie przywiera, nie jest taka potrzebująca. Nie zawiera w sobie elementów wirusa energii seksualnych. Nie stawia żadnych wymagań nikomu innemu. Nie jest warunkową miłością. This is what you're shining out. Oto czym świecisz. To naprawdę będzie dalece poza głową czy pojęciem niektórych ludzi. Nie będą tego rozumieć, ani świadomi tego nie będą. To jest tak odmienne. Miłość 2.0 jest dość wyzywająca właściwie, jest wyzwaniem. Nie przywiązuje się do niczego. Ludzie są przyzwyczajeni do tego, że miłość jest jakimś przywiązaniem. Więc będzie to niemal nieuchwytne uczucie. Będziesz chciał chwycić, przytrzymać, spróbować, by uczyniła pewne rzeczy, ale ona tego nie robi. Nie przylega. A jednak jest w tym takie piękno, bo jest wolna. To wolność. Oto czym właśnie błyszczysz, świecisz. To światło, które zawiera w sobie nowy rodzaj miłości.
See how easy it is. Widzisz, jakie to łatwe. No, I don't very often call. Nie za często tak zbieram razem całą szambrę w ten sposób. Calder mnie pyta, dlaczego? Cóż, to dość proste, bo nie chcę, żebyście myśleli, że musicie polegać na grupie. Czy na kimś, kto zwołuje grupę razem, by robić to, co teraz robicie. Nie chcę, byście myśleli, że musimy się zbierać z całego świata i mieć jakiś rodzaj celu związanego z tym. Chcę, byście robili to samodzielnie. Każdego dnia, czy co tydzień, bez znaczenia właściwie, ale samodzielnie, jako suwerenna istota. To, co dzieje się na Ziemi, jest tak ważne dla całej kreacji. Bardzo, bardzo się wkurzam, kiedy słyszę, jak ludzie mówią o Ziemi, że jest jakimś miejscem na tyłach kreacji, a wielcy obcy z ich niesamowitą mądrością, wiecie, trzeba na nich patrzeć w górę. Nie, to się dzieje właśnie tutaj. Stajecie się suwerennymi istotami. Wznosicie miłość na nowy poziom, który ostatecznie dotrze do całej kreacji. My, jako członkowie Szkarłatnej Rady, obserwujemy, oglądamy to, nie ingerujemy, może rzadko, ale obserwujemy, patrzymy na to i informujemy was, co się dzieje. Obserwowaliśmy, jak wasze światło zmieniło się od początku nawet tego roku. Twoje własne światło i wiem, że raz na jakiś czas zapominasz, by świadomie nim świecić i to jest w porządku, ono wciąż i tak tam jest. Świadome promieniowanie nim, siedząc na ławce w parku, czy jadąc samochodem, po prostu pozwalając, by światło świeciło, to jest w porządku. Dla ciebie. Dobre dla ciebie, bo ci przypomina, ale twoje światło i tak zawsze świeci teraz. Chciałbym, żebyście byli tego uważni w tym pięknym, spokojnym momencie, że miłość od ciebie też świeci dla ciebie. Najpierw świeci dla ciebie. Całe światło oświetla najpierw swego Twórcę, zanim cokolwiek innego, zanim uda się gdziekolwiek indziej. A miłość 2.0, cóż, pozwól, by teraz świeciła dla ciebie, na ciebie. Zapominacie to robić, wiecie, zapominasz naprawdę uznać, że to świeci na ciebie, dla ciebie. Kochanie siebie to trudna sprawa, naprawdę trudna, ale pozwól, by to świeciło na ciebie. Mówię poważnie, właśnie teraz. To światło, które promieniujesz dla całej kreacji, pozwól, aby świeciło na ciebie. To nie ma żadnego przywiązania. Nie będzie się zachowywać jak miłość 1.0. It's gonna be much cleaner. To dużo czystsze. This new love ta nowa miłość nie powie ci, że musisz zmienić swoje postępowanie, ulepszyć siebie, być godnym tej miłości.
It doesn't do that. Ona tego nie robi. It is always there. Zawsze tu jest. But yet, if you try A jednak jeśli spróbujesz ją kontrolować, ograniczać, zbytnio tym zarządzać czy coś takiego, będzie tylko czymś ulotnym, przelotnym uczuciem, zdać się będzie, że odeszła. Chce być wolna tak jak i ty chcesz. Weźmy głęboki oddech razem z Szambrą z całego świata, aby pozwolić temu światłu błyszczeć na planetę. Wypełnione twoją nową miłością. A jako, że czujesz tę miłość, to światło płynące z ciebie, pozwól, by ciebie napełniło. Niechaj świeci na każdą część ciebie. Nie chcę, żeby ktokolwiek z was kiedykolwiek ponownie poczuł, że nie jesteś warty, godny własnej miłości. Weźmy dobry, głęboki oddech, porządny oddech. Dość proste, jesteście tu, by świecić swoim światłem i cieszyć się życiem. Ale tu pojawia się problem. Ogólnie rzecz biorąc, Szambra jest dość dobra w świeceniu światłem. I raz jeszcze myślicie, że zapominacie to robić, mówisz sobie, ojej, nie robiłem tego 2 tygodnie, czy miesiąc, czy jakkolwiek długo. Robisz to cały czas. Robicie to cały czas, tak długo jak żyjecie w tym ciele fizycznym na planecie. Robicie to. Problem polega na drugiej części dotyczącej cieszenia się życiem. Zdaje się, jakby umykała wam ta część, że umyka wam, że o, i będę się cieszył życiem. Jeśli może pamiętacie, chyba gdzieś latem w szałdzie mieliśmy małą pogawędkę na temat walczeniu, utrudnianiu swoich spraw, walczeniu dla jakichś pobudek i całej reszcie. I rzuciłem wyzwanie, po prostu powiedziałem, że odwiedzimy to pod koniec roku i postawiłem wam wyzwanie, czy możesz wyjść poza swoje bitwy i walczenie? Czy możesz przestać walczyć wewnątrz siebie? Dokąd cię to doprowadza? Nigdzie. Czy możesz zakończyć walkę z życiem, z innymi ludźmi, z rodzinami? Prawdopodobnie nie, ale z innymi ludźmi. Więc odwiedźmy to dzisiaj. Lindo, proszę o mikrofon. Zacznę od naszego dziecka plakatowego tutaj. Walczenia, czyli Tad. Tad, od kiedy to? Czerwca, lipca? Tak, proszę. Więc ty byłaś takim bokserem, bokserką. Byłam tylko bokserką. Nie musisz tej piosenki śpiewać, była dla ciebie może napisana, ale tak, byłaś bokserem i wiesz, założyłaś firmę, żeby móc coś boksować. To był twój nowy ring bokserski, tak? Tak. I dałem ci zadanie, a ty byłaś dość chętna do współpracy. Przyniosłaś swoje rękawice na kolejny shout, odłożyłaś je, ale czy naprawdę? Yes, I did. Tak, zrobiłam to. Dobrze. Yes, I did. Tak, zrobiłam. Dobra. A teraz muszę przejść do Gary'ego. Czy ona to zrobiła? Absolutnie tak. Tak. Skopałaby ci tyłek, gdybyś powiedział cokolwiek innego. Nie. Daję ci tutaj może trochę ciężki czas, ale mogłabyś dać mu na chwilę mikrofon? Proszę, wrócimy do ciebie. Co zaobserwowałeś w tym wszystkim? Co widziałeś? Nie walczyła już przed temu, co się dzieje, pozwalała, by się to działo i zajmowała się tym, co się pojawia dalej. Ale jeśli nie walczysz, szczególnie gdy masz startup, własny biznes, jest cała presja, dynamika, pieniądze, produkcja, marketing, cała reszta. Jeśli nie walczysz w tym, to przecież po prostu samo to nie pójdzie dalej. Niekoniecznie, naprawdę. Pozwala, żeby to ciebie przyszło. Aha, co za koncepcja, chyba gdzieś słyszałem. Tak, właśnie. Tak, więc jakie zmiany zauważyłeś wtedy osobiście? Bardziej zrelaksowana, bardziej otwarta na wszystko, co się dzieje wokół. Łatwiej jest być z nią, tak, absolutnie. Dobra.
I jak teraz radzi sobie firma? To chodzi do swojego punktu, porusza się niekoniecznie w tempie, jakiego większość ludzi chciałaby, ale porusza się w swoim naturalnym tempie. Bo wiesz, nic z tego nie dotyczy naprawdę firmy czy produktu. No tak, naprawdę nie. I wiesz, skupianie się na oczekiwaniu jest w porządku, że jeśli jestem dobrym twórcą, to firma będzie na giełdzie w przyszłym roku czy coś w tym rodzaju. Ale firma nie dotyczyła fasolek, że tak powiem, czy fasoli dosłownie. Nie chodziło o to, chodziło o samo doświadczenie. Jeśli firma sobie dobrze będzie radzić, to świetnie, ale może nie. Może to jest odwróceniem uwagi tylko, ale chodzi o to, jak zatrzymasz tą bitwę, jak pozwolisz, żeby rzeczy same do ciebie przyszły. Tak, po prostu otwierasz się na pasję i ona jest w tobie. Pozwala, żeby to przyszło. Absolutnie tak, dobra. A więc za chwilę do ciebie przejdziemy, pewnie. Więc życie stało się łatwiejsze? Tak. I nawet kiedy przychodzą trudne doświadczenia, co się będzie dziać, bo wciąż jesteście wcieleni tutaj, wciąż tkwisz w tym jakby gulaszu zbiorowej świadomości i będziesz napotykać problemy po drodze, ale zamiast walczyć z nimi, po prostu pozwalasz, żeby przez ciebie przeszły. Tak. I znajdujesz, czy jesteś szczęśliwszy? Tak, dzięki, że pytasz, tak. Dobrze, martwiłem się o ciebie trochę przez jakiś czas. Tak, ja też, dzięki. Dobra, dziękuję. I mikrofon proszę do Ted z powrotem. A więc Ted, co zauważyłaś? Czy trudno było odwiesić rękawice i nie próbować ich odzyskać? To było ekscytujące, nie, to było ulgą. Okej, takie o, odeszłyście, skończone. I jedna rzecz, jaką chciałam powiedzieć, która uległa zmianie, to zamiast tego, że kiedyś rządziłam czy motywowałam się emocjami, naprawdę tak, że muszę to skończyć, muszę, zamknij się, mówię, czy on się ze mnie naśmiewa? Nie. A więc to zmieniło się w, jakie to słowo, jakby odczuwanie, zamiast emocji, było to, myślę, że to najlepsze słowo, wczuwanie się, odczuwanie, doznawanie, zamiast emocjonalne, odruchowe reakcje. Tak, właśnie. Pewnie się, że działy jakieś straszne rzeczy, ale mówię, okej, dobra, duża sprawa, wielka rzecz. Tak, człowiek naprawdę nie lubi tego, ale wielka mi rzecz, właśnie, to jest kolejna rzecz tylko do transmutowania, pozwolenia, by się zmieniło. I poważnie, ostatecznie nie chodzi o to, czy ta firma odniesie sukces, czy nie. A gdy sobie to uświadomisz, to wtedy odniesiesz sukces, bo się już nie martwisz sukcesem firmy, nie skupiasz się na tym, ale chodzi o samo doświadczenie przejścia przez te rzeczy i właściwie to może być piękne. I właśnie to się zmieniło, gdy mówiłeś do mnie w lipcu, pomyślałam, o nie, to się nie wydarzy. W sensie, Ted, musimy to robić dalej, Adam, przestań tak gadać. Dokładnie to powiedziałeś, znaczy... To jest tylko fasola, wiesz, to tylko fasolki stare, wiesz, rozdrobnione czy w całości, no tak, dokładnie, dokładnie. Ale wiesz, jeśli zaczynasz szukać, patrzeć na to z całego punktu, że to się zbliżyło do wielu ludzi i że wprowadziło cię głęboko w twoje własne twórcze poczucie czy jaźń, będziesz też musiała wiele rzeczy wyrzucić na śmietnik i wejść w bardziej holistyczne miejsce ze sobą. Jest to... ogromna, ogromna wartość w tym. A potem też, gdy już odpuścisz te wszystkie rzeczy, co sobie zdajesz sprawę, że nie musisz pracować nad sukcesem firmy i to robiłaś wcześniej, pracowałaś nad tym, ale nie musisz, to po prostu jest. Tak, po prostu. I raz jeszcze dla was wszystkich ludzkie oczekiwanie jest takie, że jesteśmy mistrzami, wszystko się ma ułożyć, ale wciąż jest ten ludzki element, który ma oczekiwania z punktu ludzkiego widzenia, jak to powinno działać, ale jest wiele innych darów w tym. I potem to działa, i się męczysz tym, że sprzedajesz, zarabiasz miliony i mówisz, o, to było fajne, taki jest plan, ale jeśli plan nie wypali, to w porządku. Plan działa i plan nie zawsze jest taki może, jak stare ludzkie oczekiwania chciałyby. Chciałabyś tam wystąpić, zaistnieć na rynku, zarobić miliony, być w wywiadach, w popularnych talk showach i tak dalej. Ale nie po to tu jesteście. Jesteście tu z innego powodu. Dobra, ja się uśmiecham. Tak, uśmiechasz się po prostu, tak, absolutnie. Dziękuję, dziękuję bardzo, tak. Dziękuję. A więc mówimy tutaj o
całej tej kwestii walczenia, siłowania się i wyzywam was tutaj, mówię, wyjdźcie poza to, wiecie, naprawdę pogódźcie się z tym, że nie ma żadnych więcej bitew, nie ma nawet już bitwy światła i ciemności, znaczy może niektórzy z was się z tego powodu przygnębiają, ponieważ byliście wojownikami i wiecie, a dla wojownika usłyszeć, że nie ma już więcej bitew, to trochę trudne, ale nie ma. Nawet już nie walczymy z tym, co dzieje się na planecie w tym punkcie, pozwalamy światłu świecić. To o wiele lepsze, by być mistrzem, twórcą, stwórcą, niż być wojownikiem. Wojownik tylko staje po jednej stronie, a prawdziwy mistrz, twórca, on dostaje całość. Także wróćmy na publikę, proszę o światła. Na chwilę zrobimy tutaj odejście od tematu, pogadając, rozmawiając z Vincem. Vince, jak się masz? Linda będzie miała mikrofon zaraz tutaj. Śmierć jest bardzo wyzywającą rzeczą, tak. I za każdym razem, gdy ktoś, kogo znasz, umiera, ktoś bliski, to też przywołuje twoją własną śmiertelność. W zasadzie nie nieśmiertelność, tylko śmiertelność. Czy więc rozmawiałeś z Karoliną? Tak, dużo z nią rozmawiam. Dobrze i? Zakładam, że ona mnie słucha. Czy kiedykolwiek to robiła? Tak, dobrze. Czy czujesz jej obecność? Okazjonalnie, w sensie teraz. Nie. 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 W porządku. Włączymy trochę muzyki, Peter, proszę. Ona jest tutaj. Tak, więc nie myśl o tym, dobra? Trochę muzyki. Ona jest tu, siedzi w swoim krześle, jak zwykle. Siedzi tuż obok ciebie. I ma się dobrze. O tym wiem. Ma się dobrze. Właściwie ma współczucie dla ciebie. Jej przejście było naprawdę łatwe. I miałem z nią wiele przyjemnych pogawędek, odkąd przybyła. Właściwie już jest przy okazji mówiąc zniesionym mistrzem. Nie wszyscy dochodzą do tego punktu, ale ona tutaj przybiegła. To było dla niej łatwe, bo nie bała się śmierci. Poczuła wielką ulgę, że mogła odpuścić ciało fizyczne, które było dla niej problemem przez długi czas. Czuła, że to jest jedyna rzecz, która ją powstrzymuje przed realizacją, gdy była tutaj jeszcze, te dolegliwości fizyczne. I nie miała żadnych resztek śmieci, gdy już odchodziła ze sobą, była od tego wolna. I słyszysz, może czujesz, co ona mówi? Za dużo myślisz, Vince. To pochodzi z serca. Przychodzi z serca. Pamiętaj, mówiliśmy o miłości 2.0. Wczuj się w to przez chwilę. Nie oczekuj słów. Wszystko będzie dobrze. Będzie dobrze. Tak. Pamiętasz, kiedy ona się pochyliła i pocałowała cię w policzek? Coś właśnie takiego teraz robi. Mówi, Vince, po prostu pozwalaj. Naprawdę chcę, żebyś pozwolił na coś, z czym miałeś wyzwanie, jak większość z was, czyli po prostu kochanie siebie. I mówi, że kiedy to zrobisz, naprawdę będziesz mógł się z nią połączyć. Nie tylko o niej myśleć, ale naprawdę się połączyć, także będziesz mógł wręcz ją powąchać i po prostu poczuć wokół siebie. Ale mówi, Vince, kochaj siebie. Dobrze. I będzie tu przez cały nasz shout. I za każdym razem, gdy się zechcesz połączyć z nią. Tak, w każdym momencie. Dobra, kontynuujmy dalej. Dziękuję. Kontynuujmy. W porządku. O czym to mówiliśmy? O bitwach. O tak, David. Davidzie. Zatem to wyzwanie było, czy pamiętasz w ogóle, że takie coś było? Bo Coldra nie pamiętał. No. Nie. No, okay. Nie, okej. Okay. I pomimo tego, widzę, że sam odpuściłeś pewne stare bitwy przez te ostatnie 6 miesięcy. Czy chcesz się tym z nami podzielić? Czym to było? No, okej. Nie, okej.
And there's something different about Jest coś odmiennego w tobie. Well, more allowing. Cóż, więcej przyzwalania. Tak, ale z czymś walczyłeś, David. Ze sobą. Tak, było w tym dużo poczucia winy. Tak. I w końcu po prostu się zmęczyłeś, to znaczy w końcu poddałeś się w tej walce. I myślę, że jest czasami uczucie, że jeśli przestaniesz walczyć z niektórymi tymi starymi duchami, które były w twoim życiu, jeśli przestaniesz walczyć, to one cię przejmą, pochłoną, owładną. Więc wciąż kontynuujesz bitwę i pewnego dnia zdajesz sobie sprawę, że jesteś tak cholernie zmęczony, wyczerpany, nic innego nie zostało, nie ma już w tobie amunicji, nie ma już walki w tobie i mówisz cokolwiek. I sobie nagle zdajesz sprawę, że ten sam duch, z którym walczyłeś i starałeś się trzymać z dala, sam znika. To trudna sprawa, takie trudne zadanie. I w tym było wiele poczucia winy. Ale nagle pojawia się pytanie, z czym w ogóle walczyłem przez cały ten czas? A potem, jeśli naprawdę chcesz do tego wejść i naprawdę czujesz mądrość mistrza, zdasz sobie sprawę, cholera, robiłem to tylko dla zabawy. Dla dziwnej, pokręconej zabawy, ale robiłem to. Naprawdę nigdy nie było żadnych duchów. Naprawdę nie było niczego do walczenia z. Jestem tak cholernie kreatywny i trochę znudzony rzeczami, że ciągle wrzucałem te bzdury na tą kupę, aż w końcu w to uwierzyłem i naprawdę myślałem, że tam jest demon do walczenia i trzymania na dystans. Ale w ogóle nie było go. To jest taka prawdziwa mądrość w tym, że stworzyłem to po to, żeby mi ktoś do roboty. Myślę, że możemy tworzyć lepsze rzeczy, idąc do przodu. Dobra, czy czujesz w swoim życiu, w porównaniu powiedzmy od niemieckiego krzyża do teraz, jakbyś rzekł, że są główne zmiany, których doświadczyłeś? Więcej śmiechu, humoru, lekkość, więcej lekkości, łatwości. Wiesz, bycie poważnym, zdaje się, jest w porządku od czasu do czasu. Nie mówię, żeby być tu jakby frywolnym, niepoważnym, ale zdajesz sobie sprawę, że to wszystko wspaniała, wielka gra. Dziękuję, David. Dziękuję. Podoba mi się twoja kamizelka. Dziękuję bardzo. Zdajesz sobie sprawę, że to ty stworzyłeś te okoliczności w swoim życiu, ty stworzyłeś te trudności w nim. Sam je tworzysz, nikt inny tego nie robi, by dać sobie coś do bawienia się z. A gdybym to rzekł 5 lat temu, Szambrze, to pewnie by mnie wypędzili z miasta. Powiedzieliby, nie, to są prawdziwe problemy, nawet nie rozumiesz, Adamus. Którzy wciąż to mówią, ale w większości to jest tak, że no tak, zgadza się, stworzyłem to jako coś do bawienia się, coś do walczenia i ojej, czyż nie wciągnąłem się we własne kreacje, naprawdę w nie uwierzyłem i naprawdę uwierzyłem, że brakuje mi obfitości, uwierzyłem, że mam te wszystkie problemy. I zaczynasz sobie zdawać sprawę, że to był tylko rodzaj gry, wielkiej gry. I sobie też zdajesz sprawę wtedy, że jestem mistrzem, zrobiłem to wszystko i dałem sobie radę przez to przejść, wróciłem do siebie. Jestem cholernym mistrzem, ale nigdy więcej tego nie zrobię w ten sposób. Alicjo. Cześć, Alicjo. Dzień dobry. Więc bitwy. Rzekłabym wcześniej, że nie walczę, ale ostatnio sobie uświadomiłam. Naprawdę byś to powiedziała przed Bogiem i wszystkimi, że nie walczyłaś? Jednakże w pewnym sensie znalazłam swoją bitwę w ciągu ostatnich miesięcy. Tak, chodziło o zdrowie, wagę i tego typu rzeczy. Doszłam do tego, Julia ci powie, nawet pewnego dnia pomyślałam, że nudziłam się. Dałam sobie to, jak mówiłeś, tak, byłam znudzona. No właśnie, a gdy walczysz, możesz powiedzieć, że się nudzisz albo lubisz po prostu takie dziwne tworzenie, a potem walczysz, powiedzmy, z wagą na przykład. I co robisz? Będziesz przybierać na wadze ciągle, by mieć coś do walczenia, bo inaczej nie miałabyś z czym walczyć. Albo nawet w umyśle wymyślasz te dziwne scenariusze i po prostu coś, by się obudzić rano i wyruszyć na wojnę.
być ciągle zajęty. Wiesz, rzekłbym, najtrudniejszą rzeczą w byciu na planecie to, że jesteś twórcą i tu docierasz i to jest takie niekreatywne miejsce, więc wymyślasz to gówno, wiesz, daj mi coś do roboty, bo inaczej zwariuję, zmienię się w alkoholika chyba. Będę robił te wszystkie dziwne rzeczy, bo tu na dole jest to tak ograniczone. No wiecie, naprawdę taki tandetny, kiepski plac zabaw. Tak, absolutnie. A więc zmiany poza tym, poza bitwami? Nie, w sensie... PG-10. Zawsze chciałabym więcej seksu, więc jak mogę to zrobić, myślę, ale jestem w związku, więc... No tak, jasne. Więc tak, pozwolę ci to rozgryźć. PG-10, co to znaczy? Próbuję tu pomyśleć o jakichś bitwach. Najważniejsze było zdrowie, waga. A co z czymś dużym dla ciebie? Tożsamość? Nie, nie. Naprawdę? Gruba osoba versus niegruba? To jest tożsamość? Tak, okej. Okay. Znaczy, tak. Wiesz, jak siebie jakby oceniasz, jak siebie w niszy umieszczasz. Wrócę do seksu jednak. Oczywiście. Oczywiście, ponieważ tak, to jest duża część mojej tożsamości, jasne. Podobnie jak lata, nie chcę powiedzieć, że się postarzałem, ale bo tak nie jest. Tylko to się stało takie chronologiczne, wiesz, po prostu te związki są, że się ma mniej seksu, w sensie wciąż trochę, ale to było częścią mojej tożsamości, trochę jak Casanova, tak, no wiesz, ja też, oczywiście, więc to jest coś, muszę jednak zapytać i przejdziemy do R tutaj, dlaczego seks był ważny dla ciebie? To wspaniałe doznanie, dobra. Naprawdę jest miejsce, do którego dochodzę, które jest nie z tego świata, nie jest nudne. Tak to ujmę. Jasne, jasne. Dokładnie. To jest bardzo zmysłowe. Bardzo. I będziemy wkrótce prowadzić zajęcia w chmurze na temat miłości mistrza, ale będziemy też mówić o seksie tam słodko. I oczywiście to wchodzi w nowe miejsce, ale nie chodzi tylko o to, by mieć tę dramę w tym, czy rodzaj uderzenia energii i też pięknej natury, jaka w tym jest, ale też jak miłość może to być zdegradowane, wypaczone, zboczone. Ale tak, to ci przywraca kontakt z samym sobą, tak. To jest dość cool. Potrzebujesz partnera? Jedziemy teraz do X tutaj. Zawsze mam siebie, więc... Tak, tak. I nie powinno być w tym wstydu, w sensie to jest piękne z lub bez partnera, absolutnie. I to jest jedna z tych rzeczy, gdzie wyjdziemy poza wstyd w tym, och, ten kościół tak nauczył tego wstydu. Spójrz na nauczycieli. Coś jest z tym nie tak. Oni nie mieli mnie jako swojego nauczyciela. Jasne, jasne. Dobra, dziękuję bardzo. Linda, kilka nowych osób. Kilka nowych. Here's Linda. Oh, she's gonna... Oto Linda. Greetings. Cześć. Yeah, go ahead and take a good deep breath. Więc weź głęboki, porządny oddech. It's not, nobody's watching. Nikt nie patrzy, tylko ty i ja i wiesz, tyle. Więc jakie były twoje bitwy? Mostly self-love. Głównie miłość do siebie. Miłość do siebie to trudne. I przy okazji to jest najtrudniejsze. W sensie, jeśli jesteś ponad wszystkim innym i została tylko miłość do siebie, to jesteś tam, gdzie powinnaś być. Jaki jest z tym problem dla ciebie? Just knowing that. Samo wiedzenie tego sprawia, że nie jestem dość dobra. Skąd to się wzięło? Że nie jesteś dość dobra, że nie jesteś cokolwiek, jakkolwiek wypełni puste miejsce. Od mojego DNA, tak, tak, z DNA. To tam jest, to jest w ludziach, którzy, wiesz, byli wokół ciebie na początku twojego życia. I proszę zrozum, że to, co mam na myśli tutaj, ale naprawdę to ci zrobiło wiele dobrego. W sensie było złe, ale zrobiło ci dobrze, bo... Nie akceptowałaś tego, to jakby było w ciebie wmawiane, że nie jesteś godna, że ktoś jest lepszy, dlaczego ty nie możesz być bardziej i tak dalej. Ale właściwie ty powiedziałaś nie, nie mam zamiaru iść tą drogą, nie wciągniecie mnie w to, a jednak wciąż z tym walczysz, tak. Więc czy jesteś gotowa już tego nie robić?
Oh, I don't do that anymore. Już tego nie robię. Okay, you don't do it at all. Nie robisz już tego. Dobrze, okay, dobrze. When did that end? Kiedy się to skończyło? Myślę, że zaraz po niebiańskim krzyżu. Dobrze. Anything you're battling now? I teraz z czymś walczysz jeszcze? Nie. Dobrze. Okay. Thank you so much. Cudownie. Okay. Dziękuję Linda, bardzo. Lindo, jeszcze jedna osoba. I like you too. Greetings. Też cię lubię. Witaj, cześć. Jest coś, z czym teraz walczysz lub odłożyłaś na bok? Z czym wszystko odłożyłam na bok? Dobrze, żadnych bitew. Inni ludzie? Czasami, czasami. To jest trudne zawsze, inni ludzie. O co z nimi chodzi? Moje dzieci, twoje dzieci. Ile masz dzieci? 11, 11. Tak, dziękuję. To dużo. Tak. Więc niemal przewidujesz kilka problemów tam. Z dwójką najstarszych. Dwójką najstarszych. Ile mają najstarsi? 31 i 32. 31 i 32. Nie za bardzo mnie lubią. Nie lubią cię. Nie, dlaczego? Myśleli, że jestem złą mamą. Tak. Myślisz, że coś innego się jeszcze dzieje? Z nimi? Może coś karmicznego, coś z poprzedniego życia? Coś się przeniosło? Być może, może tak. Tak. Więc odpuściłaś te bitwy? O, dawno temu. Dobrze, ale oni wciąż... Moja córka nie zostawi mnie w spokoju, ciągle powtarza, nie chcę być w pobliżu ciebie, a potem mówi, o, chcę być obok ciebie, więc ciągle w tom i z powrotem. Jasne, tak. Więc czujesz się dobrze, że pozwoliłaś tym bitwom odejść w swoim życiu? Tak. Pozwoliłam na to. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, Adamus. Kocham cię. Dziękuję, też cię kocham. Więc to wyzwanie polegało na tym, czy możesz odpuścić bitwy. Tak, większość z was wykonała dość niezłą robotę. Niektórzy trzymają parę w tylnej kieszeni na wypadek, gdybyście mieli naprawdę długi dzień. Raz na jakiś czas to zabawne tam wejść. Naprawdę jest w sensie. Trzeba być, właściwie chyba jesteście ekspertami w tym, bardzo dobrzy. Poza momentami, gdy walczycie ze sobą, w tym nie jest zbyt dobrze z wami. Inni ludzie, zewnętrzne okoliczności, okej, ale wciąż te wewnętrzne walki, to pytanie generalnie, czy mogą kochać siebie i będziemy mówić dużo więcej o miłości mistrza, przechodząc do kolejnego kroku w tym i powiem, że jakby w przypadku miłości 1.0 było trudniej, dużo trudniej kochać siebie, ponieważ było tam dużo śmieci, oczekiwań, i dziwne koncepcje tego, czym jest miłość, a miłość 2.0 jest o wiele łatwiejsza. Proszę, byście się wczuli w to przez chwilę. Jesteśmy tak podnieceni, że będziemy omawiać ten temat w zajęciach w chmurze wkrótce, ale ta miłość 2.0 jest tak wiele łatwiejsza i począwszy od grupy, która była niedawno w Kona, a teraz tu z Szambrą ogólnie, naprawdę jesteście tymi, może nie tworzycie tego, ale otwieracie tą ścieżkę. Rzekłbym, że jest to obecnie rodzaj strategii ewolucji planety. Innymi słowy, mamy tę planetę, na której miłość po raz pierwszy została doświadczona i to niesamowita rzecz, która prowadzi do takich rzeczy jak seks i całej reszty. To było tu doświadczone. Jednak aby planeta mogła ewoluować, tam, gdzie chcielibyśmy i byście wy chcieli, żeby ona się udała, to nie było jeszcze czystej ścieżki ku temu. Mieliśmy te siły technologii, które popychają ewolucję. Mamy te stare szablony Homo sapiens ludzkie, wiedząc, że są przestarzałe. Coś musiało stworzyć tę nową ścieżkę i to jest miłość 2.0. Raz jeszcze będę mówił o tym dużo więcej, ale co za wspaniały dzień, by być zakochanym w sobie. Poświęćmy chwilę, by to poczuć. Co za wspaniały dzień, by kochać siebie, bez walki, bez starych śmieci związanych z miłością. Bez konieczności nawet posiadania partnera, partnerki. Bez
potrzeby partnera. To możliwe. We wcześniejszych dniach Szambry, kiedy Tobiasz był z wami, był to jeden z największych problemów, że nie mam partnera. I wiecie, czuliście się samotni, a może było to niezręczne uczucie, czy dziwne. Chcieliście kogoś, by się móc dzielić z nim, z nią, ale tak wiele z tego, co przeszliście, doprowadziło was do realizacji, że naprawdę nie możecie mieć partnera, prawdziwego partnera, aż nie dojdziesz do tego miejsca wewnątrz siebie, jak miłość 2.0, miłość mistrza. I to zmienia świat, to światło, którym teraz świecicie. Nie jesteś tylko, wiesz, jakby rzucając tym światłem, jakimś rozmytym. Ono ma swój cel, kierunek czy projekt energetyczny. Powiem, że rok 2024 dla Szambry jest rokiem miłości do siebie, a także znalezienia innych, którymi naprawdę możesz pokochać. Nie w stary sposób, ale w bardzo swobodny, bardzo nowy sposób. Tak. Let's take a deep breath. Weźmy z tym głęboki oddech i poczujmy to. I to jest wiele różnych rzeczy. To metafizyczne, to duchowe, to święte, to ścieżka, która poprowadzi planetę przez niektóre z tych wyzwań, które ma teraz przed sobą. Dobra, czas teraz wam skopać tyłki. But that's what you Ale come właśnie here po to for, tu right? przyszliście, prawda? You say, okay, nice talk, mówicie, nice okej, okay, fajna but gadka, let's miła get to the point. Gadka, let's do ale przejdźmy do sedna. Skopmy trochę tyłków. Klątwa Szambry. Mówiłem o tym trochę w Kihaku i z aniołami karmazynowego kręgu, czy szkaratego kręgu. Wszystko jest już tutaj. Praca, którą wykonujecie, nawet nie chcę tego nazywać pracą, ale to, dlaczego tu jesteście, jest niesamowite. Mam na myśli ten poziom służby, to, co robimy w metafizyce, jest bezprecedensowe i żartuję o tym raz na jakiś czas, ale właściwie jestem bardzo poważny. W klubie Mistrzów Wzniesionych oni na to zwracają uwagę, wiedzą, co się dzieje tutaj i myślę, że niektórzy z nich są zazdrośni i dobrze dla nich, bo myślę, że wykorzystują to, co tu robimy jako szablon dla swoich grup i niemal mogą to udowodnić, że mówimy coś tutaj na naszych warsztatach, w grupach, na szałdach, a 6 miesięcy później, rok później oni też o tym mówią w swoich grupach i zauważycie, że to, o czym my tu mówimy, oni wkrótce będą też o tym mówić, ponieważ podsłuchują, inni zjesieni mistrzowie kradną nasz materiał, ale tego chcemy, prawda? Jesteśmy liderami i w pewnym sensie trochę się denerwuję. Rozmawialiśmy zeszłej nocy w klubie mistrzów i powiedziałem, więc tak, robimy ogromny postęp z Szambrą, jedziemy już, właściwie mijamy was już dalece, nie tylko w metafizyce, ale wchodzimy w miłość 2.0, oni, wow. Gdzie to jest? Gdzie znaleźć więcej na ten temat? Mówię coś w stylu, musicie przyjść na szałdy. My rozwijamy tę miłość 2.0, miłość mistrza. Oni chcą więcej na ten temat wiedzieć, ale z drugiej strony ja jakby sprawdzam ich energię i myślę, och, widzę, co tu się dzieje. Oni obserwują was, obserwują Szambrę, ponieważ przychodzicie do pierwsi i mówią, pozwólmy ich grupie przejść pierwszą, zobaczyć, czy uderzą w ścianę i się rozwalą, czy coś. A jeśli się uda, sprawdzi, to my to zaadaptujemy. Faktem jest jednak, że my nie wpadamy w ścianę, nie rozbijamy się, nie robimy tego, tylko postępujemy dalej z wdziękiem, łatwością, łaską i nam się to udaje, więc jakby nas szpiegują, ale to jest w porządku. Jednak problem polega na tym, że wciąż istnieje ta klątwa Szambry. Drapałem się po głowie dużo przez parę miesięcy ostatnich i zdaje się, że wszystkie macie narzędzia. Właściwi ludzie są tutaj.
to było twoje zobowiązanie, twoja pasja, by tu być teraz, wasza pasja, więc i świecicie swoim światłem, to nie jest problemem. Dlaczego więc wciąż napotykacie problemy? Dlaczego wciąż, nie wszyscy, niektórzy z was radzą sobie bardzo dobrze, ale wciąż jest zbyt wielu, którzy mają stare problemy, czy to jest dostatek, zdrowie, poczucie wartości czy związki. To jest od Tobiasza cztery główne obszary. Naprawdę musiałem się wczuć w to i rozmawiałem z niektórymi z was w nocy, ale kiedy tylko rozmawialiśmy, patrzyłem pod spodem, co się dzieje, naprawdę. W sensie, tam wszystko jest, powinno być przełom za przełomem w was, więcej łatwości, więcej łaski, więcej radości w życiu. Więc o co chodzi? Co to jest za klątwa szambry? Więc zapytam was najpierw, zanim udzielę odpowiedzi, więc Lindo z mikrofonem proszę. Co powoduje ten rodzaj jakby nieszczęścia w pewnym sensie? Mów. Po prostu słuchałem, co mówisz i próbowałem się do tego dostroić. I tak. Nie patrzę na to, czego doświadczyłem, jako nieszczęście, czy jakiś rodzaj ograniczające. Więc skoro mam mikrofon, to doszedłem do wniosku, że coś jednak to musi być. Jasne, ta. Więc, wiesz, jak to mówiliśmy wcześniej, o odpuszczaniu, niewalczeniu, i to było dla mnie coś dużego. Myślę, że po części wynikało to z odpuszczania walki, ponieważ był to problem kontroli, którego byłem świadomy. To, że jest to napięcie, niezależnie od tego, czy jesteś za, czy przeciw czemuś, to dawało mi pewną kontrolę, czy postrzeganą przeze mnie kontrolę. To bardzo, bardzo ważny punkt. Więc gdy to odpuściłem, nagle nie było tego bodźca, nie było niczego, co mogłem użyć, żeby się odbić, kontrolować czy zarządzać, jasne. Więc gdzie jestem teraz? Ponieważ ma miejsce ekspansja, ale człowiek nie wie, skąd ona pochodzi, co się rozszerza, czy jak reagować na tą przestrzeń. A czasami, ponieważ nie ma napięcia, nie ma bitwy, myślisz, że nic się nie dzieje i jakimś cudem poniosłeś porażkę, ale po prostu nie masz już starego pola bitwy i tyle. Zgadza się. Tak. Przyzwyczajasz się do tego po wielu wcieleniach, po tym podoba mi się sposób, w jaki to ująłeś, że jest to napięcie, które jest zawsze obecne, coś, nad czym trzeba pracować przeciw temu napięciu, jakoś reagować na nie. I nagle, kiedy nie ma takiego czegoś, myślisz sobie, co ja tu robię, do cholery. Jasne, to trzeba odkryć. No tak. Dobra. Zatem klątwa szambry? Myślę, że przychodzi mi na myśl poczucie, że biorę za dużo na siebie, jakby oczekiwanie, że będę wiedział, że jestem duży, wielki i wiem, jak przejść przez coś, i jednak to przekłada się na ludzkie doświadczenia, tak. I to świecenie światłem w jakiś sposób, znaczy rozumiem świadomość i jest to poczucie tego, gdy mówiłeś o Vince'ie, miałem wrażenie, że łzy napływają mi do oczu, gdy Karolina jest tutaj obecna. Więc to bycie dostrojonym, ale też widzenie pewnych rzeczy, które ja interpretuję jako straszne na planecie teraz. I to wywołuje we mnie duże emocje, gdy widzę, że te rzeczy się dzieją i że to dzieje się też we mnie, że są aspekty, które mają miejsce, że mogą się takie okrucieństwa dziać. To, co mówisz, jest doskonałe, absolutnie, że dopóki inni na planecie cierpią, to ja muszę cierpieć. To chyba to, jeden z elementów klątwy szambry. Jakaś część ciebie mówi, jak mogę cieszyć się moim życiem, jak mogę chodzić tak swobodnie, w zmysłowości, z łatwością i wdziękiem, łaską, to byłoby niemal jak okazanie braku współczucia, byłoby to niemal, jakby to nazwać, aroganckie, gdybym nie cierpiał w jakimś stopniu również, więc muszę zachować trochę cierpienia na moich plecach, by okazać współczucie innym. I to jest główna prawda. Naprawdę jest. Brzmi to może szlachetniej w ogóle, ale tak nie jest. Ponieważ wciąż nosisz rzeczy na sobie, które nie są twoje, co jest jednym z pozostałych klątw szambry. Wciąż czujesz, że muszę się dostrajać do cierpienia reszty planety. I jeśli mam świecić światłem, to lepiej będę wiedział, na co świecę.
Nie, wcale nie, bo to cię tylko powstrzymuje, chyba że lubisz cierpienie. Może, ale nie sądzę. Myślę, że jeśli to odpuszczę, to znaczy, że powstrzymuję się. Tak, powiedziałeś też to, że parafrazują, ale że zawsze wiedziałeś, że masz więcej niż inni, więcej energii, więcej wglądów, możesz znieść więcej ciężaru na plecach niż większość innych, i więc robisz to. Wy to wszyscy robicie. Jesteście bardziej twardzi. Możecie być wrażliwi, ale jesteście bardziej twardzi, wytrzymali. Możecie znieść więcej, więc wciąż dźwigacie więcej na plecach. A naprawdę już nie musicie tego. Jest to klątwa szambry. Dam sobie radę z tym ciężarem. Mogę to zrobić. Mogę to wziąć na siebie. Myślisz, że inni to doceniają naprawdę? Oni jeszcze więcej ci założą tego ładunku, naładują cię zamiast siebie. To jest niewarte tego. Dobra. Bardzo duże wglądy. Dziękuję. Parę osób jeszcze. Linda grasuje, każdy się tam chowa. Witaj, kochana. Witaj, cześć. Klątwa szambry, tak. Czy to jest zaskoczeniem? Bardziej rozczarowana niż zaskoczona. Ta, wiem, ja też. Ta. Tobiasz i ja o tym rozmawialiśmy, co się dzieje. On mówi, masz rację, oni to robią, zawsze tak było, wiesz, po prostu wciąż to robią. Dlaczego? To nie ma sensu. Tradycja, jasne. Jest jakby to herb rodzinny, trzeba to robić. Zatem, jakie są inne rzeczy związane z tą klątwą szambry? Właściwie wymieniłeś już parę. A co z tobą osobiście? Och, tak. Ta prawa z kompromisem, co ostatnio mówiłeś, zaczęłam naprawdę chodzić nad jezioro i sobie szukać. I czy co, znalazłaś? Znalazłam trochę, tak. Tak. Czekałaś, aż ta ręka wyjdzie z wody z mieczem. Tak, więc po prostu znajduję równowagę między kompromisem a brakiem walki. Żadnych kompromisów, żadnej walki. Naprawdę to nie jest takie trudne, wiesz, wszyscy robiliście kompromisy, to jest jeden z facetów klątwy szambry, czyli kompromitowanie siebie. Jest różnica między kompromisem a współpracą. Dopóki jesteś na planecie, to musisz współpracować. Pomówimy o tym w prognoz, że prawa nie są twoje, ale jest poziom pewien współpracy, ale jednak kompromis, sprzedawanie siebie, robienie czegoś połowicznie, nie. To niedobre. Zatem tak, kompromisy są na tej liście. Czy ty potrafisz nie iść na kompromisy? Nie. Nie mogę nie kompromitować. To brzmi dziwnie. Tak. Kompromisy nigdy naprawdę nie pomogą tobie ani innym w ogóle. To coś w rodzaju sprzedawania siebie, czy wyprzedaży samego siebie, ale gdy jesteś pod presją, masz trudną sytuację, to uciekasz do tego, że muszę iść na kompromis, muszę zachować spokój, ale ostatecznie ta burza wciąż nadchodzi. Równie dobrze możesz od razu to zrobić bez kompromisów. Wiesz, namaste, ty idź swoją drogą, ja pójdę swoją. Aloha. Dobra, dziękuję. Jeszcze parę. Hey Carrie, what time is dinner? Kerry, o której kolacja? Zastanawiam się, jak długo możemy tutaj jechać dalej. Ona pije, jest pijana już. Nie miałem na myśli dla niej tego, tych strzałów. Przykro mi ogłosić, ale nie zostało już likieru Saint-Germaina. Tak, cześć Terry. Cześć. Więc klątwa szambry, co tam jeszcze jest w tym? Jaka jest ta cała przeszkoda? Dlaczego to się dzieje? Wszystko już tu jest. Jaka jest przeszkoda? Związek to moje największe. Związki, związek. Czy jesteś w jakimś... Tak, 47 lat. To długi czas, wow. Czy dzieje się to z powodu kompromisu, czy dlatego, że nie chcesz być wielkim mistrzem, a twój partner też nie jest? Certainly my partner...
Z pewnością moja partnerka czy partner, czasami myślę, że mamy tego rodzaju związek, jak to mówiłeś ty czy Tobiasz, gdzie jedno z nas ma być tam, by zakotwiczać, jasne, by druga osoba nie odleciała. A ja dużo latałem w moim życiu, tak, to prawda. I więc co robisz z tą kotwicą, więc? Cóż, wiesz, ona była cudowną osobą, która mnie wspierała i... No tak, jest to ale. Dobra. Ona jest... Ona rozumie tą całą jam jest. Ja zawsze małe rzeczy tam wrzucam, które ty powiedziałeś i to niedobrze przechodzi. Bardzo źle właściwie. Myślę, że to jest druga część klątwy szambry. Że tam te rzeczy wrzucasz i to niezbyt dobrze się kończy dla ciebie. No tak. Jesteś w środku kłótni, ona jest na ciebie zła, bo zostawiłeś swoje ubrania wszędzie dookoła, a ty mówisz, jestem, który jestem. Co? Co? Pozbieraj te gacie. Gattery. Tak. I exist. Yeah, a little ja too istnieję, much, no tak, trochę za dużo, Terry, istnieje. Chyba już to robiłeś wcześniej, Adamus, sam, co? So what do you do? That, a więc that's co robisz? Yeah, to trudne pytanie. Co robisz? 47 lat. Wiesz, kiedy mówiłeś to chyba w przekazie dla aniołów, czy czymś, że zrobisz to... że wszyscy powinniśmy mieć doświadczenie. Mam nadzieję, że ona tego nie ogląda. Tak. To byłoby wygodne. Prawdopodobnie nie. Czasami się zastanawiam, czy moja córka ukradkiem nie ogląda tego, ale... By się dowiedzieć, co robi tam staruszek. Może daj im jedną z naszych broszur 21 realizacji szambry. No tak, to może pomóc. A więc do puenty, do rzeczy. O co chodzi z tą klątwą szambry? O czym my w ogóle gadamy? Tak, klątwą szambry. Tak. Więc w każdym razie, radząc sobie z tym związkiem i zacząłeś mówić, no wiesz, o doskonałej miłości i że wszyscy powinniśmy być w stanie dotrzeć do tego miejsca, doświadczyć tej doskonałej miłości. Myślę o Samie na przykład, który wrócił i znalazł, ponieważ Tobiasz, mam wrażenie, że po prostu walczył do samego końca, prawda? Tak. Więc wiesz, częścią problemu z Tobiaszem i jego miłością i partnerami to było tak, że on był tak pobożny, znaczy tak bardzo starał się podobać Bogu cały czas, że nigdy nie pozwolił sobie na prawdziwą miłość. Uważał, że nie zasługuje na to, bo inaczej Bóg by mu ją dał. Bóg dał mu kilka prawdziwych sług po drodze i wiesz, to było... Nie żartuję, znam niektóre z nich. O mój Boże. Tobiaszu, o czym sobie myślałeś? Powiedział, że to były zaaranżowane małżeństwa, ale one były zaaranżowane przez twoją energię, bo nie wierzyłeś, że zasługujesz na szczęśliwy związek, więc tak były zaaranżowane. Więc co ty robisz, Terry? Co robisz? Więc po prostu utknęliśmy. Ostatnio pozwalam mojej duszy się tym zająć. Dobra. Udało mi się nawiązać jakby kontakt i miałem wiele rzeczy, które czułem w związku z moją córką, z wnukami i tak dalej. Rzeczy, których nie widziałem, jak to się ułoży, ale odpuściłem sobie na dzień czy dwa i powiedziałem, o dobra. I jakoś to się rozwiązało. Czy czytałeś artykuł Godry, który ja pomogłem napisać? On mnie tam nie wymienił jako współautora, ale pomogłem mu napisać. Więc, że się wznosisz do wyższych potencjałów, nie próbujesz szukać niczego, ale po prostu jesteś w tej świadomości, w tej dynamice energii. To było bardzo, bardzo dobre. Dziękuję. Pisanie tego sprawiło mi przyjemność. Mam coś jakby podobnego. Swoją drogą, toczymy tę małą bitwę, mówiąc o bitwach, ale śmiało. Nie, może pomysł Jeffa mi się podobał, może był lepszy niż mój, ale jakby się z tym połączyłem. Czy możemy to uprościć naprawdę, jak to zastosowałeś do tej całej klątwy szambry? Jesteś w związku i wiele tam dobrych rzeczy, tak. Było dużo miłości, wiele korzyści dla was obojga, ale to naprawdę proste. Po prostu
uwolnij ją, daj jej wolność. I to nie znaczy, że masz ją wyrzucić za drzwi. Cóż, niektórzy z was o tym pomyśleli od razu. Wracasz do domu i boom, kupujesz ją, nie ma jej. Znaczy nie, mówię energetycznie. Jakby odłącz się, a potem obserwuj, bo naprawdę to może wznieść wszystko w górę. Związek może nabrać zupełnie nowego poziomu, ale musisz ją uwolnić. I też to może sprawić, że się rozpadnie ten związek, ale to bez znaczenia. Wiem, że ludzka strona mówi, to ma znaczenie, mamy to i... Nie, to naprawdę nie ma znaczenia, więc uwolnij ją energetycznie w swoim sercu. Kocham cię i uwalniam cię, ponieważ wciąż polegasz na niej w pewnych sprawach. Tak, myślę, że udało mi się z wielu rzeczy odejść, odpuścić, ale wiesz, dużo to nie wszystko. To znaczy, tak mówiąc, możesz wiele odpuścić, ale wciąż mieć wiele przed sobą. Możesz wiele odpuścić i wciąż wiele bzdur zostawić tam. Więc absolutna wolność, odpuszczenie jej, jej duszy. Byliście razem, dzieliliście się, kochaliście i do pewnego stopnia też powstrzymywaliście. Ty dla niej, jak i ona dla ciebie. Więc mówisz... Dajmy sobie nawzajem wolność, nawet że ty sam dasz jej wolność na poziomie duszy, a na ludzkim też. I obserwuj, co się stanie. Człowiek czasami w takim przypadku mówi, o mój Boże, może trochę wolności, albo dużo wolności, ale mówię tu o całkowitej wolności. Człowiek panikuje, co się wtedy stanie. Zaczyna iść na kompromisy, więc i rzeczy robią się takie zabałaganione i się zastanawiasz, czemu w twoim życiu się nie układa. Dajesz tą wolność, a człowiek może panikować przez chwilę wtedy, przejść przez różne scenariusze w swoim umyśle na temat tego, co się wydarzy. I są to scenariusze strachu, ale właściwie to najlepsze z możliwych wyjść. Rzeczy, których możesz nawet nie być w stanie sobie wyobrazić teraz, się wydarzają, ponieważ człowiek często patrzy z punktu bardzo ograniczonego i to straszne uwolnić kogoś, naprawdę przerażająco siebie uwolnić, ale robisz to i pojawia się zupełnie nowy sposób wykorzystania twórczej energii. Czy mogę o coś zapytać? Absolutnie. Jedna rzecz, która ciągle się pojawia, to, z czym mam do czynienia, to moja własna energia, prawda? Tak. To ona, jasne. Może jak... Ostatecznie jest to twoje. Tak, tak, jasne. Ale, więc mówię wtedy, no cóż, to jest mój problem, to jest moja energia i to nie jest twój problem, to jest lepkie. Nie, wiesz, nie zupełnie. Kiedy już odpuścisz, kiedy już masz całą tą energię, lepką energię jakkolwiek i powiesz, o, nie będę już się z tym bawił więcej, wiesz, nudziłem się i to co robiłem, czy coś tam. To wszystko odpuszczasz i to właśnie robisz. Ją uwalniasz, wszystko uwalniasz i to wtedy może wrócić w odmienny sposób. Jedna z dynamik, o której mówiliśmy na ostatnich spotkaniach, a także w Kihaku, to to, że nie chcę tu zbytnio odbiegać od tematu. Mamy mirab przed sobą i wzniesione istoty czekają, aż zrobimy ostatni mirab. Dawaj, Adamus, mówią. I też głodnych ludzi. Mamy Carrie i Vanessa, które czekają. Zatem wszystkie twoje ludzkie doświadczenia wchodzą w twoją akaszę, trafiają w zapisy akaszy. To osobiste, nie grupowe, osobiste akasza. Wszystko, co kiedykolwiek zrobiłeś we wszystkich życiach, jest zapisywane w akasza wil, można by rzec. Leży tam, fermentuje sobie, robi się śmierdzące, brudne i tak dalej. Ale tam sobie wisi te wszystkie wspomnienia, wszystkie projekty energetyczne, wszystkiego, co kiedykolwiek zrobiłeś. Dochodzisz do pewnego punktu w tym, gdzie stajesz się mistrzem i zaczyna się to otwierać. Po pierwsze, na początku jest to trochę, że tam jest tak wiele, tyle śmieci tam było, jakby w szybkoważy takim, czy trochę zaczyna przeciekać on, gwizdże ten imbryk i rzeczy wylatują gdzieś z boku. Te wszystkie wspomnienia zaczynają opuszczać akaszę, a gdy tak się dzieje, to dusza chwyta to i mówi, okej, czas na mądrościowanie tego. Wprowadza to do mądrości i potem z powrotem jako nową energię. To właśnie mówiliśmy na tych zgromadzeniach, że eksplorujemy nową energię, jak jest odmienna, to nowe światło, jak jest odmienne.
back to my point, i wracając do mojego punktu, gdy uwalniasz coś, tak naprawdę właściwie dajesz pozwolenie jako człowiek, by to odpuścić z akaszy, ze swojej wielkiej księgi zapisów i teraz pozwalasz, by to zostało przetransmutowane w mądrość, więc uwalniasz siebie, uwalniasz swoją partnerkę, resztę, cokolwiek. To się wydaje trudne i przerażające, ale ostatecznie co może być złego w odpuszczeniu czegoś na wolność? No tak, jak więcej chcesz śmierdzącego, żeby tam było, bo to fermentuje tam, wiesz. No, nie destyluje się, fermentuje. Dobra, dziękuję. Dziękuję tobie. Zatem przejdziemy dalej, ale klątwa Szambry to noszenie ciężarów na swoich plecach, bo myślisz, że musisz cierpieć, myślisz, że wtedy masz empatię. To kompromitowanie siebie. Przejdę do sedna sprawy. To, że wciąż grasz w tą grę, którą lubisz, inaczej byś tego nie robił, wciąż mówisz, okej, jestem chwilkę dosłownie od realizacji, jestem chwilkę od tego, ale jeszcze nie do końca. I jak długo będziesz grał w tą grę? Naprawdę, jak długo chcesz grać? Zaczęliśmy ten shout dzisiaj piękną muzyką i powiedziałem, to wszystko już tu jest, więc to rozwińmy, wyłońmy, przejdźmy przez doświadczenie tego, jak to właśnie stworzyliśmy tą piękną muzykę. I tak samo jest z klątwą Szambry. To tak, że po prostu wyjdźmy poza to teraz. Przejdźmy do pięknej muzyki, która już tam jest. Przejdźmy do tej zmysłowej, lekkiej, twórczej natury życia jako człowiek na planecie. I to są cudowne doświadczenia przy okazji, ale zróbmy ten następny krok. Zatem wykorzystajmy tę chwilę, zanim sprowadzimy tutaj moich przyjaciół. Wykorzystajmy tę chwilę, by uwolnić tę klątwę Szambry dla każdego z nas. Indywidualnie, ale też dla całej grupy. To jest jak chmura, która jakby unosi się wokół Szambry. Nie jest to przytłaczające, ale jest. Taki trochę, wiecie, śmierdzący zapach. Wiecie, gdy się to powącha, to co to jest, mówicie? W sensie to nie jest złe, ale trochę tak śmierdzi w pokoju. Więc odpuśćmy to. I aby uczynić rok 2024 rokiem wejścia w miłość 2.0, musicie to odpuścić. Naprawdę musicie. Klątwa Szambry to trochę niepotrzebnego cierpienia. To takie wahanie się. To może uczucie, że nie jesteś jeszcze dość gotowa, gotowy, czy właściwie jest to taki rodzaj niskiej świadomości, że po prostu lubisz się bawić w tą grę jeszcze. Inaczej byś tego nie robił, więc wyjdźmy poza to. Odpuśćmy tę klątwę Szambry. Weź porządny, głęboki oddech. Chciałbym pewnego dnia wrócić do klubu Mistrzów Wzniesionych i powiedzieć, zrobiliśmy to, udało się, odpuściliśmy tę starą klątwę. To było trudne, wiecie? Było trudne, bo to jest jak stary przyjaciel w pewnym sensie, ale i tak to zrobiliśmy. Uwolniliśmy się. Dobry, głęboki oddech. Tak, klątwa Szambry. Dobra, teraz przejdźmy do finalnej części spotkania. Więc tak, czasami to jest ciężko. To jest gra czasem, ale też ciężka gra. I ona was wyczerpuje do punktu, że ledwo możecie już myśleć, ledwo wznieść się ponad ten chaos. Mówimy o świeceniu swoim światłem, wykonywaniu prawdziwej pracy, dla której przybyliście tę planetę. I chwilami wiem, to was wyczerpuje. Ale to, co zrobiłem, to poprosiłem tuzin waszych przyjaciół i mistrzów wzniesionych, by dołączyli dzisiaj do mnie do kręgu światła. I oni będą promieniować swoim światłem dla was. I proszą tylko, byście przyjęli je. To dla ciebie. I nie ma tu żadnej agendy. Nie ma mówienia, Mary, masz zrobić to czy tamto. Marysiu, masz zrobić to czy tamto. Chcą tylko, żebyś to przyjął, przyjęła. Niechaj wypełni twoje serce.
They're not trying to change you. You won't oni nie próbują cię zmienić, nie będziesz czuć żadnej presji, popychania. In the light of these grand beings. W świetle tych wielkich istot. You're gonna feel nothing. Nie poczujesz niczego. Sense nothing, but nie doznasz niczego, tylko ich miłości. Let's take a deep breath. Weźmy ten głęboki oddech. Oni się teraz gromadzą w kręgu wokół nas. Jest ich 12. Makes me feel like Jesus. Sprawia, że czuję się jak Jezus. Jesus loves Jesus jokes, by the way. Swoją drogą to Jezus uwielbia żarty o Jezusie. Tak. Actually, Yeshua has właściwie Yeshua ma dobre poczucie humoru, uwielbia żartować, ale nie lubi rytuałów, nie lubi religijnej części, a jednak lubi żartować. W sensie, jeśli nie umiesz opowiedzieć żartu o Jezusie, to jaki żart w ogóle można opowiedzieć? Jezu Chryste. Dobra, dobra. Now we got 13. Mamy teraz 13. Yeshua właśnie dołączył. Nie, poważnie. Na myśli, jeszcze prosimy kolejną filiżankę kawy. On powiedział, że nie pije kawy. Dobra. Strzał prosimy, kolejnego shota. Więc proszę, byście po prostu pozwalali teraz i poczuli ich miłość. Jesteście tam, wykonując tak wiele dla innych i wewnętrznie ze sobą. Kiedy ostatni raz pozwoliliście Jezusowi i innym, by was po prostu kochali? Jestem tu poprawiany, powinienem go nazywać Yeshua, ale właściwie z Jezusem jest tak zabawnie i wiecie? Dobra, Yeshua Chryste. Weźmy więc głęboki oddech teraz i przyjmijmy to światło. Chcę, byście byli teraz przyjmującymi, zawsze dajecie. Zdaje się, że to wasz prezent świąteczny ode mnie. Również od nich. Weźmy głęboki oddech i pozwólmy, by światło świeciło i światło dla was. Tak, Yeshua chciałby, byście publikowali pewne dowcipy o Jezusie w swoich mediach społecznościowych. Nie no, poważnie. Znaczy, trzeba się śmiać z tego. Po prostu przyjmuj teraz, proszę. Chcę, byście doświadczyli, jak to jest przyjmować światło, bo robicie to dla innych. Tak, i dla siebie, ale by przyjmować to, jak płynie od wzniesionych mistrzów, postaci biblijnych i niektórych drogich przyjaciół, którzy siedzieli wcześniej w tych krzesłach tutaj, jak Caroline, Sart FM, Daxi. No, I'm sorry. Nie, przykro mi. Edith is coming back. Edith wraca na siebie. Ona I guess she could have made it chyba mogła dotrzeć do klubu wzniesionych mistrzów, może, ale i tak wraca. So hold więc that chair open for trzymajcie dla niej krzesło, żeby miała miejsce. Któregoś dnia, jeśli mała dziewczynka wejdzie przez drzwi, będzie miała na sobie obrus zamiast marynarki czy sukienki. To tak, Edith, wróciłaś. You've gotta laugh, trzeba right? się śmiać z tego, co po prostu trzeba. This is a grand time to for wspaniały czas, by przyjmować to światło i czuć je. It kind of comes in and kind of i ono jakby tak łaskocze wchodząc. You can almost feel that light. Niemal możesz smiling. To światło poczuć, jak się uśmiecha. Wanting to be playful. Jak chce się bawić. You
Po prostu pozwól mu wsiąknąć, może nic nie poczujesz lub nie będziesz mieć reakcji fizycznych, ale możesz też, możesz nie, to bez znaczenia, ono tu jest. Dla niektórych z was może minąć nawet parę dni, nawet zanim sobie uświadomicie, że coś czuliście. To nie ma znaczenia jednak, bo to tu jest. Światło jest rzeczą bardzo piękną, interesującą. Gdy pozwalasz, by ich światło tu weszło, to jest bardzo czyste, ze względu na to, kim oni są, ale też zaczynasz sobie zdawać sprawę, że czujesz to światło cały czas, od każdego. Kiedy już tu się tak połączysz i wczujesz to, zdasz sobie sprawę, ojej, za każdym razem, gdy z kimś rozmawiam, gdy mam interakcję z kimś, mój umysł słyszy te wszystkie słowa, widzi, jak ta osoba wygląda i całą resztę, ale zawsze jest ten poziom, na którym po prostu czujesz światło tej osoby i niektórzy, możesz pomyśleć, nie mają żadnego światła, nawet nie wiedzą, jak się pisze światło, myślą bardziej o jasności, jak w piwie jasnym. Ale cóż, na poziomie, gdzieś w każdej istocie jest to światło. Więc przyjmując to, jak to robimy dzisiaj, prędzej czy później zaczniesz wyczuwać i postrzegać światło w innych, bez względu na to, jak może się ono zdawać pogrzebane gdzieś tam. I oni nie tylko świecą światłem, ale też jakby trochę tutaj też tonują, mruczą. And they're embracing you. I obejmują cię. Może niekoniecznie poczujesz dłoń na ramieniu. Po prostu uczucie bycia otoczonym, przytulonym, trzymanym, comforted, pocieszanym. If you're having any challenge, jeśli masz jakieś wyzwanie, mówisz, nie czuję, że to by coś się działo, to widzisz, dlatego że w takim świetle jak teraz nie ma żadnej siły rezystencji czy siły opierającej się, nie ma bitwy. Zatem nie czujesz dualności ani tego oporu z nią związanego. Zatem to, co robisz, to bierzesz głęboki oddech i pozwalasz sobie wejść na wyższy poziom świadomości, gdzie nie musi być oporu czy opozycji, jakiegoś rodzaju poczucia tarcia. Ludzkie oczekiwanie brzmi, cóż, chyba coś poczują, ale to oczekiwanie wydarza się na poziomie dualnym, że można, więc weźmy głęboki oddech i wznieśmy się na ten wyższy poziom, gdzie nie ma już oporu, nie ma opozycji, przeciwstawności, to nie ma negatywnego, nie ma pozytywnego, nie ma ja, oni, to po prostu ich światło. Podobnie z tobą, gdy ty świecisz swoim światłem, nie ma ono agendy, intencji, planu, po prostu jest czystym strumieniem. Tak samo jest tu teraz, gdy przyjmujesz od tych wielkich istot. Chcę, byście doświadczyli, jak to jest czuć, jak doznawać tego światła. I możesz rzec, cóż, czuję, jakby to był ja. Bingo, dokładnie. Kiedy nie ma agendy, gdy światło nie próbuje niczego leczyć, naprawiać, czy zmieniać kierunku, ono po prostu jest obecne w świetle, w
całkowitej kompasji. Like I wtedy się będzie wydawało, że to jest Twoje. Dzieje się tak, że ich światło teraz tańczy z Twoim. I jako, że jest to światło i nowa miłość. I ona jest bardzo, bardzo czysta. To będziesz czuł, jakbyś to był Ty. I chcę też, byście poczuli, jak oni są radośni, robiąc to. Dla nich to nie jest jakaś praca. To nie jest trudne do zrobienia. To prosta radość. Coś, co oni uwielbiają robić. Widzę, jak Karolina się odbija od sufitu, tak szczęśliwa, że tu jest. I bardzo niedawno przeszła na drugą stronę, ale wciąż czuję piękno. Niemal słyszę, jak śpiewa. I love when that happens. Uwielbiam, gdy się to wydarza. Let's take a good deep breath. Weźmy dobry, głęboki oddech. Wiesz, kiedy świecisz swoim światłem, czyli ten powód, dla którego jesteś teraz na planecie, to jest trochę jak teraz. Niektórzy właściwie to łapią, przyjmują, a inni na innych poziomach. Chciałem, byście dzisiaj byli tymi, którzy przyjmują. Tylko przyjmuj to wszystko.
Weźmy dobry, głęboki oddech w tym kręgu światła dla tych wszystkich, którzy się zebrali dzisiaj, by świecić swoje światło dla was, byście mogli czuć, jak to jest. Weźmy głęboki oddech i przyjmijcie to światło. Dobry, głęboki oddech. Dobry, głęboki oddech. So dear Shambra. Zatem, drodzy Shambra. Jesus Christ, what Jezu Chryste, co za dzień. With that remember, i z tym pamiętajcie, że wszystko jest dobrze i robi się jeszcze lepsze w całej kreacji. Ja jestem Adamus. Thank you. Dziękuję. Thank you. Dziękuję. Cóż, to nie jest czas na wiele słów, tylko by rzec, bądź z pięknem tego, co tu wszyscy mieliśmy okazję przyjąć. Pozwalaj dla siebie i powrócimy w kolejnym miesiącu. Dziękuję, że jesteś częścią tego wyjątkowego szaudu. Dziękuję.